Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już 11 odcinek z Gotika 2 Noc Kruka. No i tak jak widzicie, nosimy teraz szaty nowicjusza. Oficjalnie już zostaliśmy nowicjuszami, wystarczy, że tylko oddaliśmy posążek i nosa. Możemy teraz spokojnie dreptać po mnie to kosztowało. Ziemiach klasztoru. Dzień dobry. Mam na imię Parlan. Ja jestem nowicjuszem. Tak, nowicjuszem. To kim byłeś wcześniej, nie ma znaczenia. Super. Teraz jesteś sługą Inosa. Tylko to się liczy. Dziękuję. Wraz ze wstąpieniem do Bractwa Ognia, twoje wcześniejsze winy zostaną ci wybaczone. Jej, madafaka. Dziękuję. Niech Inos błogosławi i oczyści grzechy tego, który wstępuje do niej na służbę. Co teraz? Najpierw musisz wypełnić zadania nowicjusza. Żadna wielka sprawa. Będziesz pracował i służył klasztorowi. Super. Swoją ofiarę na rzecz klasztoru zanieś jak najszybciej Goraksowi. On już zadba, aby trafiła gdzie trzeba. Kiedy to już zrobisz, porozmawiamy na temat twojej pracy tu, w klasztorze. Tego jest więcej, wierz mi. Jaka ofiara? Kto ci to powiedział? Dobra, rozmawiamy dalej z tobą. A więc... Dużo by mnie to kosztowało. Tak, pierwsze, najważniejsze. Poszukuję oka Inosa. Nie wiem, kto ci o nim powiedział, ale nikt nie ma dostępu do boskiego artefaktu. Czemuż to? Gdzie przechowywany jest oko Inosa? Im mniej osób zna ten sekret, tym bezpieczniejsze jest oko. Możesz sobie oszczędzić wysiłku. Dokładnie i tak go nie odnajdziesz. Idź, kurde. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Powiedz mi coś o oku Inosa. Nikt nie dobrze. Oko Inosa zawiera w sobie cząstkę jego boskiej mocy. Tylko jeden wybrany sługa Inosa może nosić ten amulet. Został on stworzony, by ochronić nas przed mocami zła, kiedy nadejdzie właściwy moment. Przecież nic nowego. Muszę porozmawiać z dowódcą paladynów. Lord Hagen nie przyjmuje nowicjuszy. Jedynie my, magowie, mamy prawo się z nim widzieć. Od tego z daleka. Rozumiem. Tak dalej. O. Jak mógłbym się nauczyć sztuk magicznych? Właśnie. Nie jesteś tu, by uczyć się magii, lecz by służyć Inosowi. Mogę ci jednak pokazać, jak zwiększyć swe magiczne moce. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Aha. Chciałbym powiększyć swoje magiczne zdolności. Jeszcze, o, 500 jeszcze z doświadczenia. Nikt nie chce wiedzieć, żeby posiąść kolejny level. Wszystko jest możliwe. W jaki sposób mógłbym służyć zgromadzeniu? Dokładnie. Najpierw musisz wypełnić zadania nowicjusza. To dawaj. Będziesz pracował i służył klasztorowi. No dobrze. Swoją ofiarę na rzecz klasztoru zanieś jak kiedy to już zrobił. Dobra. Trzeba iść do Goraksa. A może ktoś wie, gdzie jest Goraks? Się tak porozglądam. O, pozbieram chwasty. Mogę czemu by nie? Właśnie. Mogę sobie pozbierać. Ciągle to samo. Porozmawiam sobie jeszcze z czego innymi. Chcesz? Dzień dobry. Co tu sadzicie? Marihuanę! Próbujemy wyhodować zioła lecznicze, których mistrz Neoraz używa do ważenia mikstur. Nie, żartuję. Przecież to są chwasty. Jestem tu nowy. To widzę. Wow. Jeśli nadal nie masz pracy, porozmawiaj z Parlanem. On ci jakąś przydzieli. Nie musisz mi. No on mi powiedział, żebym do Goraksa sobie poszedł, a gdzie on jest, to ja kurde nie wiem. Nie miał wystarczająco. Wezmę te wasze chwaściki. Przydadzą mi się. Zarobię na nim hajs z YouTube'a. Heh. Jakiś kolejny nowicjusz. Hej, ty. Dyrian. Czego chcesz? Dzień dobry. To przecież tylko było. Kradzież! A! Mamy hajs! Dziękuję, 15 sztuk złota, moje. Co tu robisz? Popełniłem wykroczenie przeciw społeczności. O kurde. Teraz oczekuję, aż najwyższa rada zdecyduje, czy będę mógł pozostać w klasztorze. Opowiedz mi, co zaszło? Podczas zamiatania zabrałem z pokoju jednego z magów książkę, aby ją później przeczytać. Po co ją zabrałeś? Jaki debil z siebie? Mistrz Hyglas oczywiście od razu to zauważył i poprosił mnie o jej zwrot. Ponieważ obawiałem się kary, powiedziałem mu, że jej nie mam. Ale jeszcze tego samego dnia mistrz przyłapał mnie z księgą w mojej komnacie. O kurde. Bardzo się zdenerwował i powiadomił najwyższą radę. Teraz obradują nad tym, czy pozwolić mi tu zostać. Hmm. Czy mogę ci jakoś pomóc? Nie,
Mój los zależy jedynie od łaski Nosa i magów. Super. To ci nie pomogę. Jestem w dupie. Cholera jasna. Na Skype'ie mi piszą, ale to nieważne. Jakiś koleś, może z nim. Ty też tu jesteś nowy, prawda? No tak. Tak. Długo tu jesteś? Nie pisać mi, ludzie! Dostałeś już kij do walki? Jeszcze nie. Nie. No to weź ten. Wszyscy nowicjusze noszą takie kije jako znak, że potrafimy się bronić. Potrafisz walczyć? No pewnie. No cóż, miałem już kiedyś w rękach broń. Jeśli chcesz, mogę cię czegoś nauczyć. Ale mam prośbę. No jaką? Jeszcze cię okradnę na dzień dobry. O, proszę, dziękuję. Co to za prośba? Co to za prośba? No cóż, jeden z paladynów Sergio jest w tej chwili w klasztorze. Mhm. Jeśli namówisz go, żeby ze mną trochę poćwiczył, to cię wyszkolę. Super. Zobaczę, co da się zrobić. Dobra. Jak tu się żyje, w klasztorze? Nie chcę narzekać, ale nie sądziłem, że obowiązuje tutaj taki rygor. Jeśli nie trzymasz się ściśle zasad, spotyka cię kara. Oczywiście wielu nowicjuszy chce studiować nauki Inosa w bibliotece. Pragną być gotowi, kiedy zostaną wybrani. No tak. Ale ja myślę, że najlepszym przygotowaniem do próby magii jest wykonywanie własnych zadań. O co chodzi z tym wybranym i próbą? Porozmawiaj z bratem Igarazem. On wie dużo na ten temat. Brat Igaraz, kurde. Poszreptam sobie po tych pokojach. Komnatach, może coś ukradnę. Takie gówna. Bez problemu otworzyłem jedną skrzynę. Tu mamy drugą. Kurde. No to to samo było? LOL. Ile ja mam wytrychów? Jeszcze 6. Dobra, jakoś to zniosę, ale przynajmniej wziąłem jakieś rarytaski ze sobą. Nikt pewnie nie widział. Spokojnie. To jest coś nowicjusze. Wiecie co, ja bym się przespał. Właśnie. Ty tutaj, to ja idę tutaj. Ludzie, nie pisać mi. Wiecie co, ja robię cięcie, bo mi ciągle ludzie piszą, a ja potem się denerwuję. Z i W. Okej, już jestem. Już musiałem znowu zmienić status na Skype'ie. O kurde, jaka tutaj grupa. O, tu jest ten Gorax. Chwila. Panie. Czy mogę ci w czymś pomóc? No, bardzo. Masz tu posążek. Mam tu posążek, który za sprawą Darona miał trafić do klasztoru. Ach, szkoda, że tak cenny przedmiot przynosi zwykły nowicjusz. Jest to mimo wszystko świadectwo twego oddania sprawie Inosa. Tak. Możesz liczyć na mą wdzięczność, młodzieńcze. Szukam noclegu. Tu obok jest puste łóżko. Pierwsze po prawej stronie, zaraz przy wejściu. Możesz tam spać. Super. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z któregoś z nieużywanych kufrów. O, fajnie. I pamiętaj, nie wchodź do komnat sypialnych magów. Nie wolno ci również wchodzić do biblioteki. Chyba, że uzyskasz pozwolenie. No, chyba, że uzyskam pozwolenie. Czym się tu zajmiesz, panie? Na czym polega twoja praca? Och, zajmuję się różnymi rzeczami. Przede wszystkim pełnię funkcję zarządcy i skarbnika. Doglądam również produkcji wina i zajmuje się zaopatrzeniem klasztoru w żywność. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, znajdziesz to u mnie. Oczywiście za drobną opłatą. Dobra. Potrzebuję paru rzeczy. Co tam masz dla mnie? O kurde. Jakie tutaj masz piękne rarytaski, ale na co mi różdżki? Takie pytanie. Dziwne. Pierścień magii, prawie do many, szarfa ognia. O, szarfa gotowości, kupię sobie taką. Czemu by nie? O, proszę. I jakieś jeszcze, nie wiem, czary magiczne. Mapa terenów, o, mapę sobie jeszcze kupię. Klucz do portalu klasztoru Innosa.
Jakiego portalu? Co wy biadolicie? Ciekawe skąd się to w ogóle wzięło, ale okej. Dobra, no to mam tutaj... Ja ci jeszcze też coś sprzedam, oczywiście. A no... Nie, no ten orkowy topór trzeba zostawić. Się przyda, ale... Nie, ja bym zostawił. Kilof zostawię, bo się przyda. Pikę bojową mogę założyć. O, te pałki posprzedawam i sztylety. Coś jeszcze takiego. Te skórzane. Te skóry wilka to ja sprzedam temu Bosperowi. Te buteleczki to ja już lepiej zostawię, bo mogą się kiedyś przydać. Skoro dołączamy do magów, to one będą miały jakąś wartość i znaczenie. Dobra, to ja sobie założę teraz o to, proszę. Aha, muszę to zdjąć i to założyć. Ja jeszcze skórzanego pancerza nie sprzedałem. Hola, hola, panie hey. Gorax. Chwileczkę. Dobra. Sprzedaję teraz jakieś gówna, które mi się w ogóle nie przydadzą w sumie. O proszę, to też spoczko. No troszkę kaski wydałem, ale przynajmniej będę miał dobre wyposażenie. 5 punktów siły za mało. Aha. No to fajnie. A może kilof założę, o proszę. Teraz sobie kilofem będziemy walczyć. Czemu by nie? Zresztą, co tam? To dla nas. A jakaś miotła tu jest. Podniosę sobie ją. I tutaj to łóżko mamy i kuferek własny, w którym możemy przechowywać najróżniejsze itemy. Czyli między innymi będę przechowywał orkowy topór. Przechowam sobie wilczy kieł, żeby mi się nie pamiętało. No nóż to ja bym sprzedał, bo już mi się nie przyda. Co jeszcze tu mogę sobie z takich rzeczy fajnych pochować, żeby mi się to nie pamiętało? No rośliny pochowam, bo wiecie, ja tutaj nie będę raczej z nich korzystał, znaczy nie będę ich zjadał, o to mi chodzi. To ja sobie te wszystkie możliwe rośliny pochowam. O proszę. Kiedyś mi się może przydadzą. O proszę. To niech będę sobie tam te rośliny. A co jeszcze mogę takiego schować? Dobra, co tu jeszcze mogę takiego pochować? O! Skórzane mieszki mogę pochować, ale ten jeden nie z tego całego Grega, to nie mogę, ale te mieszki mogę pochować. Będę je przechowywał jako taką kasę. No tą skórę też przechowam, tytoń jabłkowy też. Takie pierdółki będę przechowywał. O, te pucharki jeszcze sobie schowam, bo się mogą też kiedyś przydać, jak będę chciał wykonać całą misję, to przyjdę do klasztoru i całą resztę oddam. No i dobra, myślę, że to już chyba wszystko z tych najważniejszych rzeczy, dlatego tu sobie zostawię mój kuferek. Szkoda, że go nie mogę zamknąć, żeby wiecie. Ale raczej nie będą tutaj kraść, bo tutaj są dobrze wychowani nowicjusze, więc nie będę jakoś im wątpił. Będziemy jeszcze z innymi porozmawiać. Igaras, miałem z jakimś Igarasem jeszcze. Co mogę dla ciebie zrobić, bracie? A witam. Dlaczego nie pracujesz? Dostałem pozwolenie na studiowanie nauk Innosa. Zgłębiam mądrość zawartą w jego słowach. Któregoś dnia zostanę wybrańcem, a wtedy przejdę przez próbę magii i wejdę do ognistego kręgu. Aha. Kim są wybrańcy? Nowicjusze, których Innos wybrał do próby magii. Ten, kto ją przejdzie, zostaje wprowadzony do kręgu magów ognia. Spoko. Jak można zostać wybrańcem? Nie masz na to żadnego wpływu.
Tylko Inos może wyznaczyć nowicjuszy, a najwyższa rada jedynie oznajmia jego wolę. Spoko. Czym jest próba magii? To sprawdzian, który muszą przejść wybrani nowicjusze. Celem próby magii jest sprawdzenie wiary i sprytu wybrańców. Biorą w niej udział wszyscy wybrani nowicjusze, jednak tylko jeden może z niej wyjść zwycięsko. Czyli ja. Heh, rzecz jasna. Jak mi się uda. Jak mogę uzyskać dostęp do pism? Musisz się dostać do biblioteki. Jednak mistrz Parlan przekaże ci klucz tylko pod warunkiem, że najpierw wypełnisz wszystkie swoje obowiązki. Rozumiem. Dzięki za info, panie Igaras. Jakiś kolejny mag, Popolos. Witaj! A więc za ciebie się bezio! Nie mówię, jestem Popolos! Zaczął się bezio, kurde. To przecież tylko po włosach. Densik. Muszę tą pochodnię zgasić. Chwileczkę, bo się bezio zbugował. Krążą ostatnie plotki. A zgasimy tą pochodnię. Hej, ty! Już mamy dzionek przecież. Od jak dawna jesteś w klasztorze? Mieszkam tu już 3 lata, ale choć bardzo bym tego chciał, nie zacząłem jeszcze nauki. No widać. Dlaczego? Zajmuję się pilnowaniem owiec, a nie studiowaniem manuskryptów. No widać. Dopóki mistrz Parlan nie zwolni mnie z tych obowiązków, nie mogę korzystać z biblioteki. Kurde, szkoda. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Jak mam się zachowywać w klasztorze? Nigdy nie okłamuj magów. Nie knuj także przeciwko braciom. Zawsze szanuj własność zgromadzenia. Jeśli złamiesz którąś z tych zasad, będziesz musiał zapłacić grzywnę mistrzowi Parlanowi. Trzymaj się też z dala od Agona, inaczej skończysz jak Babo. O kurde, a czemu? Kim są Agon i Babo? Agon opiekuje się ogrodem z ziołami. Jest jeszcze nowicjuszem, ale zachowuje się tak, jakby był przynajmniej wybrańcem. Babo przybył do klasztoru na krótko przed tobą. Na początku pomagał Agonowi w ogrodzie. Musieli się chyba pokłócić. Od tamtego czasu Babo zamiata dziedziniec. Wiesz, co się stało? Nie do końca. Musisz sam ich zapytać. Jednak słowa Agona znaczą tu więcej niż słowa innych nowicjuszy. Jest siostrzeńcem gubernatora. A? Którego gubernatora? Nie rozumiem. Czy mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Jasne. Zawsze byłem dobry w bitce. Mogę ci pokazać, jak wzmocnić mięśnie ramion. Okej. Chciałbym się jednak dowiedzieć czegoś o miksturach, szczególnie tych magicznych. Jak mógłbym ci w tym pomóc? Cóż, mógłbyś pożyczyć od Neorasa na chwilę którąś z jego receptur. Jeśli mi ją przyniesiesz, będę cię trenował. Zobaczymy. Jeśli chodzi o bibliotekę, to ta zamknięta sala na lewo, obok bramy. Klucz do niej dostaniesz jednak tylko wtedy, kiedy mistrz Parlan uzna, że możesz rozpocząć nauki. Dobra, super. Tutaj mamy kolejnego maga, Marduka. Czym się zajmujesz? Przygotowuję paladynów do walki z siłami zła. Okej. Co to są siły zła? Zło czai się wszędzie. Jest żywiołem Beliara, odwiecznego przeciwnika Inosa. To wszechobecny mrok, który pragnie na zawsze pochłonąć światło Inosa. Beliar jest władcą ciemności, nienawiści i zniszczenia. Tylko ci pośród nas, którzy noszą w sercach święty ogień naszego Pana, będą mogli rozświetlić mrok jego wiecznym płomieniem. Ale w klasztorze żyją jedynie magowie i nowicjusze. Zgadza się. W odróżnieniu od naszej społeczności, koncentrującej się głównie na słowie Inosa, paladyni sławią przede wszystkim wielkie czyny naszego Pana. My reprezentujemy naukę Inosa, podczas gdy paladyni są jego wojownikami, ruszającymi do bitwy z jego imieniem na ustach i zwyciężającymi ku jego chwale. Wszystko jest możliwe. Czy możesz mnie czegoś nauczyć? Jestem ekspertem w dziedzinie magii lodu i pioruna. Mogę cię nauczyć, jak okiełznać ich moc. Jednak szkolę jedynie magów. No, rozumiemy. Zejdziemy teraz do tego paladyna Sergio. Hej, ty! Inos z tobą.
Słucham, co mogę dla ciebie zrobić? Mógłbyś poćwiczyć trochę z babo? Dlaczego sam nie przyjdzie i o to nie zapyta? Chyba jest nieśmiały. Rozumiem. Dobrze, skoro to tyle dla niego znaczy, będę go trenował codziennie rano po 2 godziny. Mhm. Przekaż mu, że zaczynamy o 5. Okej. Co porabiasz? Modlę się do Inosa, by wzmocnił me ramię i wolę. Dzięki temu nie straszni mi wrogowie. Pokonuję ich, oddając cześć Inosowi. O jakich wrogach mówisz? O wszystkich tych, którzy sprzeciwiają się woli Inosa. Nieważne, czy są ludźmi, czy demonami z piekła rodem. Jakim poważnym głosem mówisz, ty wielmożny paladynie. No właśnie. Dlaczego nie przebywasz z pozostałymi paladynami? To, że tu jestem, może się wydawać dziwne. Jednak my, paladyni, służymy także magom, gdyż i oni, tak jak my, czczą Inosa. My, paladyni, walczymy w imię Inosa. Jego wola jest naszym prawem. W tej chwili oczekuje na rozkazy od magów. Dostałeś już nowe rozkazy? W tej chwili muszę się starać odnaleźć siłę w modlitwie. Dobrze, to się... Niech Inos oświetla ścieżkę, po której kroczysz. Dziękuję. Dojdziemy teraz do babo, a jeszcze wcześniej pogadamy z Agonem tak o tej sprawie, której się posprzeczali. Powinien być mądrzejszy. Co zaszło między tobą a babo? Tak, nie powinieneś wierzyć we wszystko, co słyszysz. Postawmy sprawę jasno. Pójdę własną drogą. Drogą, którą przeznaczył mi Inos. Nie pozwolę, żeby ktoś mi przeszkodził, a już na pewno nie ten prostak babo. Ścieżka cnoty jest długa i kamienista. Czy my, nowicjusze, nie powinniśmy trzymać się razem? Wy wszyscy możecie trzymać się razem, jeśli chcecie. Ale proszę, nie marnujcie mojego czasu. I niech nikt mi nie wchodzi w drogę. O, jaki zły. Co tu sadzi? Próbujemy. Dobra, to już wiemy. Spokojnie. Z babą też porozmawiamy na ten temat. Co zaszło między tobą i Agonem? Och, mieliśmy odmienne poglądy na temat ognistych pokrzyw. Agon za bardzo je podlewał i zgniły im korzenie. A kiedy tak się stało, mnie za to obrzmi. Od tej pory każą mi przez cały dzień zamiatać dziedziniec. Super. Nie musisz mi tego mówić. Dlaczego Agon to zrobił? Musisz go o to zapytać. Wydaje mi się, że on po prostu nie znosi, kiedy ktoś jest lepszy od niego. No nie dziwię się. Wygląda na to, że wiesz co nieco o roślinach. Mieliśmy ogród z ziołami i tam nauczyłem się paru sztuczek od mojego dziadka. Naprawdę wolałbym znowu pracować w ogrodzie. Rozmawiałem z... Level up! Codziennie rano będzie z tobą trenował przez 2 godziny, od 5. Dziękuję. To dla mnie zaszczyt. Jeśli chcesz, wyjaśnię ci też tajniki walki. Jestem gotów do treningu. Aha, broń dwuręczna. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Dobra. To teraz, co by sobie tu ulepszyć? Siłę, zręczność, zręczności już nie mówię, mana, czy też broń dwuręczna. Trzeba się zdecydować, bo ja bym sobie ponosił taki kijek bojowy. Dlatego wezmę sobie trochę siły od Opolosa. Aha, on nie nauczy mnie, cholera. Najpierw to muszę tą recepturkę dać. Tylko jeszcze więcej kłopotów. Kurde. A, jeszcze mogę Agona zapytać o tą sprawę. Nie mogę. Bez jaj. Dokładnie to samo powiedziałem. Dobra. Nie mam. To na razie porozmawiajmy jeszcze z tym Parlafem. Parlanem. Parlanem. Rozmawiamy z tylko nim jeszcze. Wie, co jest dobre, a co złe. W jaki sposób mógłbym służyć zgromadzeniu? Porozmawiaj z innymi magami. Dostaniesz od nich zadania. Będę nadzorował twoją pracę. Kiedy wypełnisz wszystkie swoje obowiązki, otrzymasz pozwolenie na wejście do biblioteki, by studiować słowo Inosa. Okej. Dziękuję. Mogę ci opowiedzieć. Czy masz dla mnie jakieś zadanie?
dokładnie tak, to samo w rzeczy samej jest coś, co możesz zrobić dla dobra on zgromadzenia. Myśli, że to takie łatwe. Komnatom nowicjuszy przydałoby się porządne zamiatanie. Nie przyszło do głowy. Zajmij się tym. Przecież to potrwa wieki. Tylko chyba więc wie, najlepiej będzie dobra, zacząć od razu, prawda? Nic dobra. Tego nie zmieni. Oczko, teraz sobie porozmawiamy z nowicjuszami, popytajmy ich o ten sprzątanie komnat. Hej, ty! Nowicjuszy najlepiej się popytać. Potrzebuję pomocy przy sprzątaniu sal nowicjuszy. Oczywiście, że ci pomogę. Jest! My nowicjusze powinniśmy trzymać się razem. Ręka rękę myje, jeśli wiesz, co mam na myśli. Dzięki. Potrzebuję jednak 50 sztuk złota. Aha. W końcu muszę spłacić parlana. Proszę. W porządku, już płacę. Biorę się więc do pracy. No i proszę, możesz iść. I ja jednego maga mniej. Ty nie. Apolos pewnie też nie, ale hej, sprawdzimy ty. Wszystkich. No, on też nie. Tam już ma więcej magów nie ma. Jeszcze innych tu popytamy. Agon pewnie też nie będzie chciał sprzątać. Hej! Nowicjuszu. Potrzebuję pomocy w sprzątaniu sal nowicjuszy. Zrozum. Zrobiłbym to, ale jestem naprawdę zajęty. Okej, dobrze. Rozumiemy cię. Jeszcze porozmawiam z Pedro, ale on chyba bardziej woli pilnować... Hej, ty! ...klasztoru. Nie, no właśnie, tak myślałem. To jeszcze innych. Jeszcze innych babo się spytamy. O to. Może się zgodzi. Mam posprzątać komnaty nowicjuszy. Wziąłeś spory ciężar na barki. Wiesz co? Pomogę ci. Sam nigdy tego nie skończysz. Ale naprawdę potrzebuję zwoju. Aha. Z czarem pięść wichru. Okay. Wiesz, miałem szczęście i pozwolili mi przeczytać o tym książkę. No i teraz oczywiście chcę wypróbować ten czar. Więc przynieś mi ten zwój, a chętnie ci pomogę. Okej. Dobra. To ci przyniosę. Jedynym tu handlarzem jest Gorax, a on posiada jakieś czary magiczne, więc sobie z nim porozmawiam. Potrzebuję paru rzeczy. Pięści wichru. Okej, kupujemy za 60 sztuk. Idziemy do niego. Takie szybkie zadanie to było, powiem wam szczerze. Dzisiaj postaram się tylko jedno zadanie skończyć od Parlauna. Co do tego zwoju z zaklęciem? Czy masz dla mnie zaklęcie pięść wichru? Tu jest zwój, o który ci chodziło. To dobrze. A więc pomogę ci posprzątać. Już mamy dwie osoby do tego. Świetnie. Jeszcze kilka osób by się zaciągnęło do tego. O, no i słyszę. Tylko strasznie nic nie widać, dlatego ja zapalę pochodnie. O, proszę. Hej. Żeby było lepiej widać. Potrzebuję pomocy przy sprzątaniu sal nowicjuszy. Wykluczone. Nie mam na to czasu. Poszukaj sobie kogoś innego do pomocy. Dobrze, spokojnie. Ja tu nie biję. Chciałem się tylko grzecznie spytać. Dobra. To jeszcze pójdziemy tam. Tutaj, o proszę. Okej. I tu mamy jeszcze jednego nowicjusza. Potrzebuję pomocy przy sprzątaniu sal nowicjuszy. Czy będę jedyną osobą pomagającą ci w pracy? Nie. Nie, już ktoś mi pomaga. A więc ja do was dołączę. What the fuck? Co to było? Okej. To już było lekko straszne, ale nie, w Gotiku nie powinno być tak. Jeszcze tutaj wychodzi jakiś mag. Chwila. Znaczy mag, nowicjusz. Potrzebuję pomocy w sprzątaniu sal nowicjuszy. Tamten się wiksował. Zrobiłby. Dobra, kolos, padaj. Jeszcze jego się spytam, ale co Chwila. To było? Kurde, masakra. Potrzebuję pomocy w sprzątaniu sal nowicjuszy. Zrozum. Nie, też zajęty, cholera. Dawać mi jeszcze jednego tutaj nowicjusza. Hej. Do pracy. Potrzebuję pomocy w sprzątaniu sal nowicjuszy. Nieźle. Ledwoś przyszedł, a oni już zapędzili cię do sprzątania. Nie pasić coś? Nie martw się. Ze mną było dokładnie tak samo. Dlatego właśnie ci pomogę. Głupio by wyglądało, gdybyśmy sobie nie poradzili. Dobrze. To chyba już wszyscy coś tak przeczuwam, więc porozmawiam teraz z Parlanem. Hej, ty!
jeśli chodzi o komnaty nowicjuszy. Widzę, że udało ci się znaleźć czterech pomocników. Myślę, że teraz mogą wrócić do swych obowiązków. Dobra robota, nowicjuszu. Wypełniłeś powierzone ci przeze mnie zadanie. Mogę skorzystać z biblioteki? Znalazłeś czterech nowicjuszy, dzięki czemu mogłeś posprzątać komnaty. Zaiste sporo się napracowałeś. Wciąż jednak musisz służyć zgromadzeniu. Dobrze, wiecie co? Zakończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. A jeśli tak, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się już tutaj z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio. I trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, ho!